Zatoka Biskajska jest jednym z największych na świecie cmentarzy okrętów podwodnych. Pod koniec II wojny światowej brytyjskie i amerykańskie samoloty zatopiły w zatoce prawie 70 niemieckich ubotów, które dołączyły do garstki alianckich i niemieckich okrętów podwodnych, które zatonęły w tym rejonie podczas I i II wojny światowej. 12 kwietnia 1970 roku na Zatoce Biskajskiej zatonął także radziecki okręt podwodny K-8. Jednak w przeciwieństwie do innych, K-8 był napędzany przez dwa reaktory jądrowe o mocy 140 MW, a na pokładzie miał 4 torpedy z głowicami nuklearnymi. Okręt spoczywa na głębokości 4860 metrów, mniej więcej w połowie drogi między wschodnim a zachodnim wejściem do zatoki. Była to pierwsza strata radzieckiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Zginęły 52 osoby, w tym kapitan statku Wsiewołod Biesionow. Szczegóły tego wypadku były utrzymywane w tajemnicy do 1991 roku. Podczas przeprowadzonego po katastrofie śledztwa całkowitą winą za zatonięcie okrętu obarczono załogę, zupełnie pomijając liczne wady konstrukcyjne jednostki. K-8 był radzieckim okrętem podwodnym o napędzie nuklearnym projektu 627A w kodzie NATO oznaczonym nazwą November. 2 marca 1958 roku, jeszcze przed podpisaniem dokumentów przekazania jednostki, został wcielony do floty północnej. Od 31 sierpnia 1960 roku stacjonował w największej radzieckiej bazie Zapadna Jalica u ujścia rzeki o tej samej nazwie, w najbardziej na zachód wysuniętym punkcie Półwyspu Kolskiego, zaledwie 45 km od granicy z Norwegią. Okręt miał 107 metrów długości i wypierał w zanurzeniu blisko 5000 ton, mieszcząc w swym wnętrzu 104 osoby załogi. Napędzany był przez dwa 70-megawatowe reaktory, a jego uzbrojenie mogły stanowić także torpedy z głowicami jądrowymi. K-8 od początku swego istnienia miał problemy techniczne. Wytypowany do zdobycia pod wodą bieguna północnego musiał zostać wycofany z prestiżowej misji i zastąpiła go inna jednostka. Podczas kontroli po jednym z remontów odkryto, że otwór w kadłubie został przez lekkomyślnych stoczniowców zatkany drewnianym korkiem, który następnie zamalowano. Okręty klasy November zostały początkowo zaprojektowane z myślą o celach strategicznych. Rosjanie pracowali nad torpedą nuklearną o zasięgu do 40 km, określaną jako T-15, którą można byłoby zaatakować bazy morskie NATO. Torpeda jednak była tak duża, że każdy okręt podwodny mógł zabrać na pokład tylko jedną. Tymczasem coraz bardziej skuteczna zachodnia technologia zwalczania okrętów podwodnych szybko zniweczyła pierwotne plany Rosjan. Poza tym okręty projektu 627 były zbyt głośne, głośniejsze niż jakikolwiek ówczesny atomowy okręt podwodny, a nawet niż wcześniejsze konstrukcje dieslowo-elektryczne, aby niezauważone mogły podpłynąć w pobliże portów NATO na tyle, aby kiedykolwiek wystrzelić torpedę nuklearną w warunkach wojennych. 13 października 1960 roku podczas ćwiczeń na Morzu Barentsa K-8 doznał poważnej awarii reaktora atomowego. Brak chłodziwa doprowadził do radioaktywnego wycieku pary. Wyciek zatrzymano wprawdzie awaryjnym uruchomieniem chłodzenia wodą, ale i tak spowodowało to silne skażenie radioaktywne akwenu. W wypadku zginął jeden z marynarzy, 12 zostało poważnie napromieniowanych, zaś cała załoga otrzymała dawkę od 1,8 do 2 siwertów. Przyjmuje się, że dawka 3,5 siwerta powoduje śmierć w ciągu miesiąca.
Związek Radziecki z zazdrością patrzył na flotę amerykańską, która mogła operować praktycznie na całym świecie. Położenie i uwarunkowania historyczne sprawiały, że radziecka flota miała charakter przybrzeżny. Mogła wspierać działania na lądzie lub działać na niewielkich akwenach, ale dominacja na oceanach była poza jej zasięgiem. Sytuację tę miało zmienić wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnych okrętów podwodnych, a wielkie manewry Akian 70 miały udowodnić, że Związek Radziecki jest zdolny do działania z dala od własnych baz i zaplecza, także na odległych akwenach. O znaczeniu manewrów niech świadczy fakt, że zaangażowanych w nie było ponad 200 okrętów, wśród nich także okręt podwodny K-8. Lutego 1970 roku okręt opuścił Półwysep Kolski, przepłynął Morze Barentsa, minął Skandynawię, przez Morze Północne i Ocean Atlantycki dotarł do Cieśniny Gibraltarskiej, a następnie wpłynął na Morze Śródziemne. Jego misja miała polegać na śledzeniu amerykańskich lotniskowców Midway i Saratoga. Drugim celem, jaki postawiono przed załogą K-8, było rozstawienie w Zatoce Neapolitańskiej torped z głowicami atomowymi w charakterze min. Miały być one użyte do zablokowania 6. floty USA stacjonującej we włoskiej Gaete. Nie ma stuprocentowej pewności, czy misja to została wykonana, ale po spenetrowaniu wraku okrętu podwodnego na pokładzie odnaleziono jedynie 4 z 24 torped. Fakt ten miał także jakoby potwierdzić były agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa, podpułkownik Aleksander Litwinienko, otruty silnie radioaktywnym izotopem polonu 210 w roku 2006. Rewelacje te zostały skomentowane przez przedstawicieli włoskiej floty, którzy możliwość taką uznali za ekstremalnie mało prawdopodobną. Był 8 kwietnia 1970 roku, 52. dzień misji. K-8 znajdował się już w drodze powrotnej do bazy nad Morzem Barentsa. Na głębokości 120 metrów płynął około 300 mil na północny zachód od Hiszpanii, gdy o 22.30, prawie równocześnie w trzecim i siódmym przedziale, wybuchły pożary. Nie jest znana ich przyczyna. Równie dobrze mogły zostać spowodowane zwarciem w instalacji elektrycznej, jak i zapłonem oleju, który miał kontakt z układem wymiany powietrza. Ogłoszono alarm pożarowy i niektórzy marynarze założyli respiratory i butle tlenowe. Ogień rozprzestrzeniał się przez system klimatyzacji. Kapitan zarządził wyłączenie reaktora atomowego i wynurzenie. Wypłynięcie na powierzchnię trwało około 4-5 minut, kolejnych 10 minut trwało opuszczanie prętów sterujących, które zatrzymywały reakcję i schłodzenie reaktora. W tym czasie czterech marynarzy znajdujących się w przedziale 8 udusiło się z braku tlenu. Po wyłączeniu reaktora generatory zasilające układ napędowy zostały zastąpione zasilaniem z baterii rezerwowych. Zapewnia ono oświetlenie awaryjne, ale nie wystarcza do napędzania okrętu, który dryfował na powierzchni. W wyniku pożaru we wnętrzu kadłuba temperatura wciąż rosła, a dym rozprzestrzeniał się do wszystkich pomieszczeń poprzez system wentylacji. Kapitan wydał rozkaz ewakuacji i zebrania się na pokładzie. Wewnątrz pozostał tylko porucznik Gusiew i trzech innych marynarzy. Kosztowało ich to życie. Bezskutecznie próbowano naprawić radio, które uległo uszkodzeniu podczas pożaru, aby wysłać wiadomość o niebezpieczeństwie. Chcąc umożliwić marynarzom z przedziałów 8 i 9, znajdujących się na rufie w pobliżu turbin, wyjście z kadłuba, otwarto luk awaryjny. Trzem ludziom udało się opuścić wnętrze okrętu.
Jeden z marynarzy omyłkowo wpuścił powietrze do wnętrza przedziału ósmego, tworząc nadciśnienie, które uniemożliwiło ponowne otwarcie włazu. Pozostałych w środku 16 marynarzy zatruło się tlenkiem węgla i umarło. Ze 125 ludzi na pokładzie zginęło 30. Tak dużą liczbę ofiar można wytłumaczyć brakiem respiratorów i aparatów tlenowych na pokładzie. Teoretycznie na K8 przebywać mogło 107 marynarzy i środki ratunkowe przygotowane były dla tej ilości ludzi. Dodatkowych 18 osób stanowili kapitan Kahirski, który na pokład zamustrował po to, aby pomóc kapitanowi Biesonowowi, który jako dowódca służył po raz pierwszy, funkcjonariusz KGB nadzorujący załogę, a także żołnierze OSNAZ-u, specjalnego oddziału walki elektronicznej, których zadaniem było podsłuchiwanie amerykańskich lotniskowców i rozszyfrowywanie ich komunikatów radiowych. Po kilku godzinach w polu widzenia dryfującego okrętu podwodnego pojawił się kanadyjski lub, jak podają inne źródła, amerykański frachtowiec. Obaj kapitanowie poprosili oficera KGB o pozwolenie na skontaktowanie się z frachtowcem, który pomógłby im nawiązać łączność drogą radiową z Moskwą. Statek zbliżył się na odległość około 1000 metrów. Oficerowie, pomimo szalejącego ognia, nakazali załodze zejść na dół i wyjąć broń, aby być gotowym na każdą ewentualność. Nie wiadomo ostatecznie, czy oficerowie radzieccy zwrócili się o pomoc do statku towarowego. Według późniejszych zeznań kapitana porucznika Władimira Bielikana nie doszło do kontaktu. Asystent komandora Biesonowa powiedział, że było wręcz przeciwnie i że przekazano prośbę o nawiązanie łączności. Strach przed odpowiedzialnością za porzucenie ściśle tajnego okrętu podwodnego był zbyt wielki. Bez względu na to, czy doszło do kontaktu ze statkiem, czy też nie, frachtowiec skontaktował się z amerykańską flotą. W kilka godzin później wysłano tam amerykański samolot patrolowy Lockheed P-3 Orion i brytyjski Avro Shackleton, które zrobiły zdjęcia dryfującego okrętu podwodnego i zrzuciły boje sonarowe. Następnego dnia na horyzoncie pojawił się bułgarski statek Avior. Rosjanie poprosili go o skontaktowanie się z jego macierzystym portem w Warnie, by powiadomić flotę północną o uszkodzeniu K8. Ponieważ poziom dwutlenku węgla w okręcie podwodnym, nawet w przedziałach, które nie zostały dotknięte pożarem, stał się zbyt wysoki, 43 członków załogi zostało ewakuowanych na pokład Aviora. Nocą z 10 na 11 kwietnia trzy radzieckie okręty, Sasza Kowalow, Komsomolec Litwy i Kasimow, dołączyły do K8. 30 innych marynarzy zostało ewakuowanych na pokład Kasimowa, a Komsomolec Litwy podjął próbę holowania okrętu z 22 marynarzami na pokładzie, w tym dowódcą Biesonowym. Niewiele jest szczegółów na ten temat, ale najprawdopodobniej nie było możliwości bezpiecznego usunięcia czterech torped nuklearnych z kadłuba K8 i przeniesienia ich na holownik. Tymczasem warunki pogodowe zaczęły się pogarszać. Stan morza zaczął dochodzić do 8 stopni w skali Beauforta. Liny holownicze pękały jedna po drugiej. Na miejscu pojawił się kolejny okręt. Był to Kariton Łaptiew, należący do radzieckiego wywiadu wojskowego. Jego kapitan zszedł na pokład K8 i jako pierwszy przekazał oficjalny meldunek do Moskwy. Przez 80 godzin 22 marynarzy na pokładzie K8 próbowało walczyć o uratowanie jednostki. Niestety, 12 kwietnia 1970 roku okręt podwodny gwałtownie poszedł na dno, zabierając ze sobą wszystkich, którzy byli na pokładzie. W
Wszyscy oficerowie i marynarze zostali pośmiertnie odznaczeni orderami Czerwonej Gwiazdy, zaś kapitan Biesonow został uhonorowany tytułem bohatera Związku Radzieckiego. Każdego roku 12 kwietnia w rocznicę zatonięcia pod pomnikiem wzniesionym w Astrawnoi, w miejscu gdzie narodził się K8, odbywa się uroczystość upamiętniająca katastrofę. Dwie ulice w tym mieście zostały nazwane na cześć kapitana okrętu Siewałoda Biesonowa oraz lekarza okrętowego Aleksieja Sołowiejowa, który podczas pożaru oddał rannemu marynarzowi swój aparat oddechowy. I tu moglibyśmy historię zakończyć, gdyby nie pewna niewyjaśniona do tej pory tajemnica. Czernow, dowódca innego radzieckiego okrętu podwodnego z napędem atomowym K-38, wspominał, że jego okręt podczas manewrów Akian-70 współpracował z K-8 i po otrzymaniu informacji o awarii mógł być przy jego burcie w mniej niż godzinę. Oznacza to, że radzieckie dowództwo, mając na szali życie załogi K-8 i ujawnienie istnienia myśliwskiego K-38, jednego z najnowocześniejszych wówczas okrętów swojej floty podwodnej, zdecydowało się poświęcić ludzi, byle tylko utrzymać istnienie nowego okrętu w sekrecie. Nieco przypomina to inną katastrofę radzieckiego okrętu podwodnego. Gdy 7 kwietnia 1989 roku tonął K-278 Komsomolec, śmierć poniosło 39 z 69-osobowej załogi, ponieważ dowództwo odmówiło przyjęcia pomocy od znajdujących się w pobliżu norweskich jednostek. Nie inaczej było w przypadku katastrofy Kurska. W dniu, w którym doszło do wybuchu, dowództwo NATO było już pewne, który z okrętów podwodnych uległ awarii. Zanim w niedzielny poranek 13 sierpnia prezydent Władimir Putin został przez ministra obrony Igora Siergiejewa poinformowany o zatonięciu okrętu, wiedzieli już o tym doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Sandy Berger i sekretarz obrony William Cohen. Przekazali te informacje rządom Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Izraela, Włoch oraz Norwegii i zaoferowali pomoc. Stany Zjednoczone skłonne były użyć jednego z dwóch pojazdów ratowniczych, mogących zejść na bardzo duże głębokości, ale rosyjski rząd odmówił wszelkiej pomocy zagranicznej, twierdząc, że akcja ratunkowa jest w toku. Mówiłem o tym w 29 odcinku Katastrof Morskich. Ale stawianie sprzętu ponad życie załóg nie jest wyłącznie domeną radziecką. Podobną w skutkach decyzję podjęła brytyjska admiralicja, godząc się na śmierć 99 marynarzy tylko dlatego, by nie naruszyć kadłuba okrętu podwodnego Thetis, który następnie podniesiono z dna, wyremontowano i przywrócono do służby. Jeśli nie słyszeliście o tej historii, to odsyłam was do 14 odcinka Katastrof Morskich. W następnym podcaście opowiem wam o katastrofie duńskiego żaglowca Copenhagen, którego zniknięcie owiane jest nie tylko mrokiem tajemnicy, ale pod pewnymi względami przypomina historię Mary Celeste. Do usłyszenia i zapraszam.